Cześć, z tej strony Vitalox. W kolejnej części jak grać na modach serwera ATS UNK. Ok, troszkę nam przybyło rzeczy z ME, też tak mówię, za Player Energy Stick, po prostu one się nazywają ME. Cóż nam tu przybyło? Przybyło nam takie coś jak ME Driver. To jest coś w rodzaju skrzynki, tylko takiej trochę innej skrzynki. Do niej musimy zrobić storage. Najlepszy storage jest 64 000. On ma pojemność 64 000 itemów, z czego ma 63 sloty. No teraz wam tego tu nie pokażę, musimy zrobić taką inną skrzynkę, która się nazywa, już wam pokazuję, ME, no właśnie, ME Chest musiałbym zrobić, żeby wam pokazać. Może bym ją zrobił jedną. No dobra. Niech stracę. Nie wiem, czy będę miał surkę na to. No właśnie, nie mam surki. Brakuje mi. Znaczy, podze. Dobra, coś mi się tutaj zwiesiło. Okej, zrobimy sobie. Coś mi myszka przestała dobrze działać. I zróbmy taką jedną skrzyneczkę. Okej, jedną. Ona wymaga zasilania i podłączenia. Dobra, wezmę ten mniejszy storage i wam wyjaśnię, co chodzi. Ja ją na razie tu postawię, później gdzieś ją pewnie wkomponuję, bo ona wymaga i zasilania, i podpięcia do systemu. Dobra, tu sobie wykupmy i postawmy ją tu. Okej. Także ona musi być i zasilana, i musi mieć ten storage, nie? Ten storage ma, znaczy każda skrzynka ma właśnie, tak jak widzicie, ten slot cały. I tylko różni się właśnie tymi storage'ami, tymi, co wkładamy. Jakieś piesko. No i najlepiej zrobić ten 64. No tylko, że ten 64 jest droższy niż 16. No ja na razie mam 1,64 i 4,16, chociaż wydawało mi się, że robiłem wszystkie 64, ale się po prostu pomyliłem. Chodź tu do mnie, znalazłem miejsce na ciebie. O, tu się zmieniło, tak. Zautomatyzowałem to. Też wam zaraz wyjaśnię. No diabli by cię wzięli, gdzie mam cię to podłączyć? Tu. Chodź tu, bloczku. Dobra. Wsadzimy sobie ją tu i tu włożymy ten. O! Czemu tak zrobiłem, czemu to wsadziłem? Nie wiem, czy będzie mi to działać tak, jakbym chciał, ale chyba tak. Po prostu tu. Dobra. Ten segment to jest autoprzepalanie, że cały czas się przepala. Jak widzicie, są tu 4 pulveryzery i 4 piece. I podłączone do nich są eksport, basy. W tym wypadku Fuzo, one mają największą tu pojemność tych. Są trzy rodzaje, nie pamiętam z wszystkich nazw, ale one się różnią właśnie ilością, ile można włożyć tutaj, zaprogramować rzeczy. Ja mam tu zaprogramowane właśnie różne ora, żeby się przemacerator, no, mieliły. Żeby się mieliły, a tu z kolei, żeby się dusty przepalały. No i to sobie cały czas działa, tam kuary na bieżąco kopie. Drugi segment to jest tak zwany segment na wezwanie. Są tu włożone takie patterny, w których się programuje crafting. Tutaj akurat tak jak on na górze ułożony, nie trzeba tego układać, z tym, że na tej wersji coś z lapisem jest, po prostu jak wzywam 10, to robi się 9, a po włożeniu dokładnie w config tych recepturek, że tak powiem, znaczy recepturek, itemków, jakie są potrzebne, to działa to bez zarzutu, nie? No i to akurat jedno jest podłączone do kompresora. Jeszcze to nie jest całkiem skonfigurowane. Tu jest ekstraktor, jest guma, w maceratorze co mamy, coś skonfigurowane? No, nie dostanę się od tej strony. A, tylko na razie to, a w piecu pewnie nic. Nie, w piecu mam kamyczek, z którego właśnie przebudowuję trochę dom na jaśniejszy. No to pokrótce. Craftingi to sobie sprawdzicie, nie będę wam wszystkich pokazał craftingów. Nazwę wam podałem, więc myślę, że to wystarczy.
Co do... Dobra, dalej po kolei, bo się zamotam i wy też nie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Tu jest taka skrzynka, nazywa się ME Pattern Encoder. Musimy zrobić sobie teraz patterna. Ja mam tutaj crafting ustawiony, ale nie wiem, czy mam wszystkie potrzebne mi. A dajmy 10. Jest 10, zrobiło się, zrobiło. Bardzo szybko się craftuje, szybciej niż na logistyku. Tu sobie wkładam. Tu wkładamy. I dla przykładu... o, mógł być dobry, był na przykład. Dla przykładu coś zaprogramujemy z ME. Czego nie mam jeszcze? Kabla nie mam na przykład, nie? Ok. Jest. Z shiftem tam nacisnąłem, jak mówi ten. I encode. I ten crafting mamy tutaj. Tutaj zrobiłem sobie skrzyneczkę. Niekoniecznie to musi być Ender Chest, ale akurat daliśmy Ender Chest, bo można też z innych miejsc wtedy wkładać. Zaraz wam pokażę, o co chodzi, jak to jest podłączone. Tu po prostu rzucam patterna i on sobie leci do systemu craftującego. Ok, przejdźmy się do systemu craftującego. System craftujący. O, tutaj widzicie, jest silniczek i rurką sobie idzie do craftingu. Budowanie tego a musiałbym wam pokazać chyba na poradniku, bo teraz musiałbym tworzyć itemy i w każdym razie jak shift, nie, o, nie działa, coś się buguje, że się widzicie takie robią białe te, ale w każdym razie to wszystko są patterny. Tylko, że podświetlają nam akurat co jest craftowane. Na razie jest mało autocraftingów. Bo dopiero, że tak powiem, zaczynamy craftować je. Ok. Zaraz zobaczę, czy... nie tu wlazłem. W crafting. To jest ME Terminal. A to jest ME Crafting Terminal. I tutaj właśnie on czyta wszystko, co mamy we wszystkich skrzynkach i możemy sobie recepturkę tego tu wrzucić. Nie musimy wyciągać itemów, żeby do craftingu lecieć i on nam to zrobi. Dobra, wezmę jeden, ponieważ nie potrzebuję ich robić, to tylko zrobię taki myk. To jest tak, potrzebne będzie nam ME Assembly Conterminal Wall, HUD Venty i teraz tak, Crafting CPU i Pattern Provine. Polecam tak pół na pół, dlatego że Crafting CPU przyspiesza ten cały crafting jakby wszystkiego, szybkość daje. Coś tam jeszcze, ale to już nie pamiętam dokładnie. A Pattern Provide daje nam ilość stron, ile rzeczy, ile craftingów możemy w ogóle ustawić, nie? Zróbmy tego jeszcze venta, żeby wam pokazać. I vent to będzie na przykład piasek. Dobra. Rozmiar, jest tam jakieś ograniczenie chyba, ale to jest małe ograniczenie. I teraz tak, robimy coś takiego. Dobra, wyjdźmy na pole, jak to mówią po krakowsku. A u nas mówią na dwór. O właśnie, w te drzwi. Tu wam pokażę. I tak. Wezmę kobel. Wyobraźcie sobie, kobel to jest to. Ja to po prostu jedno skraftowałem. I robimy taki szkielet. Powiedzmy 5x5 jest wystarczająco pojemny i niech będzie 4 do góry. Aha. Nie no, zbroję mam niewłączoną. Hop. Tak, tak. Robimy taki szkielet. Wygląda to tak teraz jak pusty frame do Tesseractu, nie? Coś tego typu. Z kolei tak. Wenty
wkładamy, wszystkie okienka zapełniamy wentami. Czyli musimy zrobić coś takiego. Dokładnie tak, tak, tak. Każdą ścianę z wentów i podłogę oczywiście. I to podłączamy do systemu zwykłym tym kablem ME. Żadnych tam basów, supportów, nic nie trzeba podłączać. I teraz tu, w ten środek, który widzicie, tu jeszcze to powinienem zamknąć, ale nie będę miał jak wyjść, nie? Ale to rozumiem. W ten cały środek wkładamy właśnie pół na pół, proponuję. Pattern provider i crafting CPU. Układamy sobie, powiedzmy, cały dół crafting CPU. Tu całą, akurat nam wejdzie, ile? 18 bloków nam to wejdzie. No to po 9 tego, 9 tego. I zamykamy wentami, oj. I mamy gotowy crafting. Ja go sobie teraz skuję. Jest trochę kosztowny, dużo żelaza idzie, nie powiem. Ale myślę, że do tego czasu na pewno każdy z Was postawił query, czego objaśniać chyba nie muszę. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest query, polecam oglądnąć poradnik na temat Bulletcrafta. Ewentualnie napisać mi PM-a, ja taki poradnik przygotuję specjalnie dla Was. Nie mam łopaty, chyba żadnej nie mam, a tu nie wchodziłem. Coś takiego ja mam w ręce, a taką rzecz, może jeszcze Wam dzisiaj wyjaśnię o tej rzeczy, krótko też. No i tak jak zacznę wyjaśniać, to będzie cały odcinek na wyjaśnianiu. Dobra, niech to stoi. Brzydko to wygląda, ale później się tym zajmę. Dobra. Ktoś nam stale podwędza chyba diamenty i kaktusy. Bynajmniej. No nie no, coś tych kaktusów się narobiło, ale to i tak jest coś mało. Dobra, to nieważne. Na zdrowie, niech mu będzie. Coś ja miałem mówić jeszcze. Co ja miałem mówić? No to ten crafting, no patternu omówiłem. Skrzynkę wam też omówiłem. To są monitory. Ja też już nie będę pokazywał tego craftingu. Każdy, jeżeli gracie, macie w niej ten crafting, więc możecie sprawdzić. Tylko mówię, co to jest i opisuję mniej więcej monitor. Akurat mam jeden. A nie, to jest crafting monitor. A my chcemy zwykły monitor. Ojejku, chyba nie zrobię, bo nie mam emitera. No dokładnie. No to muszę emiter zrobić. A emitery i tak mi się przydadzą. O, to wiem, co wam jeszcze pokażę. To wam jeszcze pokażę właśnie zaraz. Dobra, włóżmy jeden emiter. I mamy monitorek. Monitorek. No dajmy na to, ja go włożę na chwilę tutaj. Nie musi być podłączony też kablem, jeżeli jest ciąg maszyn, bloków, właśnie typu właśnie monitor i tak dalej, to wszystkiego z tej modyfikacji, to one między sobą przesyłają energię, ale już to mówiłem. I tutaj prawym klawiszem kładziemy i wiemy, ile w systemie mamy danego itemu. I prawym jakby wyciągamy. On pobiera tylko obraz od nas, nie? Na przykład oddam klucz, no to mam 0 kluczy, bo mam jeden przy sobie tylko, nie? No. To jest monitorek. I... Okej. Pokażę wam taką rzecz. Czekajcie, niech pomyślę. Może zrobimy to na stołnie. Mam już stół na trochę. Dobra, jak będzie, przepraszam. Potrzebujemy jeszcze teraz tak. Nie tutaj, wróć. Potrzebujemy Export Basic 1 i Import Basic też 1. Do tego będzie nam potrzeba trochę kabli. Kable, a też za dużo ich nie mamy.
ale myślę, że tyle mi wystarczy. Wiecie, co wam chcę pokazać? A pokażę wam na tym piecu. Dobra, zróbmy sobie to przejście, nie będziemy w koło chodzić. Tylko czy ja tu mam miejsce? Nie bardzo mam miejsce. Okej. Dobra. Niech stracą. Zabiorę ten piec na razie. Mam. Zabiorę ten piec. Muszę go podłączyć do zasilania, czyli będę musiał to zrobić małą dziurkę. I damy go do zasilania. Hop. On w tej chwili jest wyłączony. Dobra, nagrzeje nam się. I o co mi z tym chodzi wszystkim? Czekajcie, niech pomyślę coś. Dobra, eksport. Gdzie jest eksport? Tu jest eksport. Eksport położymy od góry. Import położymy sobie tu od boku. Ta. Połączymy to oczywiście kablem. Damy jeszcze jeden kabel tu. I tu damy emiter. Z czego emiter musimy przekręcić w stronę... Nie tą stronę, w tą. A, ciebie nie chciałem przekręcać. Dobra, fake. W stronę export baza. To jest ten najprostszy export baza. Widzimy, ma jeden tylko slot. I tak. Nie, ten export baz będzie chyba... Czekajcie, bo coś tu mi... Coś mi tu nie pasuje. Czemu nie mogę zaglądać do... Okej, ja muszę zrobić jednak ulepszone, także chwila cięcia. No dobra, mam już te ulepszone. To te już mi nie będą potrzebne. I teraz tak, dajmy tu export i tu import. W imporcie ustawimy mu stack i tutaj nic więcej. Natomiast tak, tutaj ustawiamy sobie, niech będzie też stack. Damy kobla i ustawiamy active with signal lub without. Ja ustawię active with signal, to znaczy, że export bus jest aktywny tylko wtedy, kiedy ma sygnał redstone'owy, który mu właśnie da ten emitter. W emitterze kładziemy... muszę włożyć kobla, żeby się przepalił. To będzie trwało chwilę. Ok, mamy tego stone'a i teraz tak. W emiterze ustawiamy stone'a. Damy przykładowo 4 staki. I tu pisze, że ma emitować sygnał, jeżeli jest mniej lub tyle samo jak limit. No. Tylko że on nie wie, ile jest, bo jest niepodłączony do systemu. Więc podłączmy go. Dobrze skonfigurowałem go. Mogą się mylnąć, ale to teraz sprawdzimy. A, ja idę, tu mam ten terminal. Zobaczmy, ile jest stone'a. Syty on. No nie, jest 347 stone'a, więc tu musi być wygaszone. Tak. Tu musi być na przemian. Tu wygaszone, a tu włączone. No nam teraz przepala tego kobla. My niekoniecznie chcemy, żeby przepalał. Ok, ale widzicie, nie świeci się, prawda? Co się stanie, jak wyciągnę stone'a? Poniżej 4 staków, żeby było. O. Emiter się włącza i zaczyna eksport przesyłać nam
do tego kobla. Po co to tak jest? A to jest tak, że niektóre itemy chcemy po prostu, no na przykład mieć przepalonego kobla, ale nie chcemy, żeby całego nam kobla przepalił i nie chce nam się tego pilnować, bo przez noc potrafi nam, powiedzmy, przepalić całego kobla, jak gramy na serwerze, bo na singlu to nam nic nie będzie robił, bo wyłączamy singla i gra nie działa, nie? A tu niestety gra leci cały czas na serwerze, my się tylko logujemy. I chcemy, żeby mieć tylko przykładowo 10 stacków stone'a, bo briki, bo tamto, bo ciamto, czy czegokolwiek innego, co się przepala, maceratoruje, bo maszyna, jaką damy tu, nie ma znaczenia. Ja ten system, co tu jest, jeszcze do niego wrócimy na pewno, bo ja go wykorzystuję w forestry. Jak bawię się pszczołami i robię ule i tam itemy potrzebne do uli, to właśnie robię w ten sposób, że w tych maszynach forestrowych, w których się tam wytwarza elementy, ustawiam taką kombinację, żeby mi po prostu nie przepaliło całego drzewa albo czegoś tam, nie? No. Również dobrze może być tu postawiony Automatic Workbench, czyli automatyczny crafting. On się teraz trochę zmienił, bo to był auto crafting, a teraz Automatic Workbench i on po prostu robi. Jest na zasadzie maszyny. O, widzicie? Wygasło. Czyli na pewno w systemie jest 4 staki. Może zrobić trochę więcej. No, bo zrobi trochę więcej, dlatego że no, przesyła nam tutaj do maszyny aż 2 staki. Prawda? Można byłoby ustawić, żeby przesyłał pojedynczo. No i ustawmy, niech będzie pojedynczo. Będzie to trwało więcej. Dłużej, że tak powiem. Ale on i tak przyśle nadmiar, bo będzie przesyłał, dopóki system nie da mu sygnału, że w skrzyni jest już wystarczająco, nie? Także zawsze nam troszkę nadwyrost zrobi, ale to jest troszkę nadwyrost. Ok, myślę, że to wam się przyda, bo ten system jest naprawdę... No dobra, ja go teraz zostawię. I zrobię sobie może nawet drugi piec, a jego po prostu tak zostawię, niech już będzie. Tak normalnie ziewam, że muszę wypić kawę. Ok. To jest to, co wam chciałem pokazać z Applied Energy Stick, co dorobiłem. Teraz jeszcze pewnie patrzycie i widzicie takie światełka fajne. Zastanawiacie się, co one, skąd one są, co robią. No, co, świecą, nie? Ale skąd one są? A one są... O, mam chyba mało energii. Te. Power Suit. Modyfikacja. Nie jest droga. Jest tanią modyfikacją, bym powiedział. Ja korzystam... Mam tutaj... Oj. Cały set, ale nie chce mi się robić upgrade'ów. Mam drugi set dla Michała. Korzystam tylko z rączki, z narzędzia. Jak widzicie... Mam mnóstwo różnych rzeczy, za które można im dodać. Ja mam dodane tak akse do ścinania drzew i w tym wypadku na tym serwerze nie ma trikapilatora, znaczy nie ma do zwykłych siekier. Trikapilator działa tylko i wyłącznie właśnie z tą rączką po zainstalowaniu tego. Nie znam się dość dobrze na tej modyfikacji, więc mogę coś przekręcić. Jak coś, to mnie poprawcie. Może uda mi się specjalny odcinek nakręcić z kimś, z którymś z youtuberów, który się zna dobrze na tej modyfikacji i on wam po prostu wytłumaczy dokładnie, o co chodzi z tym wszystkim. W każdym razie to jest overclock, czyli jakieś natężenie, tak mi się wydaje. Radius, no to promień, w jakim ma ścinać. No, nie chcę za dużego promienia. No chyba, żebym szedł do lasu, to wtedy ustawię na maksymalny, to może będzie kopał kilkanaście naraz drzew, że tak powiem. Tak mi się wydaje. Pickaxe, czyli kill-off mam ustawiony, to ustawiłem akurat na maksa. Muszę jeszcze sobie tutaj łopatę dorobić. I po prostu trzeba zrobić to na dole, jest pokazane, co jest potrzebne. 3 żelaza i taki coś, takie coś. Solenoid to się chyba nazywa. Crafty są proste, tam żelazo, jakieś tam trochę redstone'a, czy coś idzie. No i ten Lux Capilitator mam zainstalowany.
jeden glowstone, dwa ingoty. Mając ten Lux Capilitator, może wam się nie pokazywać nic. Trzeba nacisnąć Shift i rolką przekręcić, jeżeli macie więcej różnych modyfikacji doinstalowanych, i on wam wtedy przełączy. Mi przełączy na światełka. I wystarczy prawym to światełko rzucić i ono się przyklei. Niestety już nie odzyskujemy go. Tak to działa. Jest tu jeszcze dużo różnych modyfikacji. O, bateria, ja na przykład tą największą baterię sobie zrobiłem. Tu weapon, bronie, ale to akurat nie ustawiam żadnych broni. Z narzędzi można jeszcze grafter dołożyć, tree tap, zapalniczkę, love, to jakieś taki pcha powietrzem, ale po co to jest to? Knock plants, aha, do zbierania zbóż, o, bardzo ciekawe. Ore scanner, kiedyś to, bo już raz sobie ten suit zrobiłem na singlu, tak jak grałem, ale nie czaiłem go w ogóle wtedy pierwszy raz, to był nowy, znaczy nowy, no ja miałem go jako nowy. Ore scanner, nie wiem na jakie zasadzie to działa, bo ja tam nic nie wyskanowałem. No, protopen omni wręcz, jest do zainstalowania, czyli bardzo fajnie. Jakby ktoś nie wiedział, to prototyp oni wręcz, ściągając maszyny z IC2, mamy 100% szans na to, że ją ściągniemy. Nie ma ułamka szansy, że się popsuje. Dlatego jest taki dobry też. To do robienia ziemi, znaczy no, to wiecie, to motyczka do czego służy. I do przycinania owiec. Chyba sobie zainstaluję jeszcze to do przycinania owiec. Ale co bym chciał powiedzieć? Aha. Na więcej na temat Power Suite'u to mówię, bo zrobię odcinek specjalny, do którego kogoś zaproszę, kto mi wyjaśni przy okazji wam całe działanie tego. Co z tą rączką? No z tymi światłami. Widzicie, porozrzucałem je tutaj. Fajną rzeczą jest, że na przykład patrzę sobie tam, pach prawym klawiszem i ono leci, 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 pach i jest. A nawet tam na jeglicy mam. No, chociaż tego to nie chciałem. Czysty przypadek. No, a tu będzie więzienie dla Michała. Za to, że jest niegrzeczny. I nie chce ze mną dzisiaj grać. Nie, kończy rok szkolny sesji i ma dużo nauki. Więc odpuszczam mu, że tak powiem. Dobra, to będzie na tyle w tym krótkim odcinku, bo ja tutaj chcemy się zabrać za metafabrykator. Ale też chcę, żebyście wy widzieli praktycznie wszystkie kroki, jak się go robi. Więc to będzie na pewno tematem przyszłego odcinka. Bo myślę, że materiałów już mamy. Tylko będziemy musieli zrobić parę machin jeszcze. Ja będę musiał jeszcze dorobić poza odcinkami energii trochę, bo coś mi świrował system Apply Energistic, że za mało ma energii, więc będę musiał się pobawić. I to sobie zrobię poza odcinkiem. A mówię, na następny odcinek tematem będzie metafabrykator. To jest grektechowa wersja masfabrykatora, ponieważ tu masfabrykatora nie ma, jest zablokowany, bo jest wersja hard, config jest hard od grektecha. Dlatego masfabrykator jest zablokowany, jest meta, czy meterfabrykator. Robi to samo, robi umater, z tym, że na wyprodukowanie jednego umater pożera 10 razy więcej energii. Także zrobić go zrobimy, a co do odpalenia, to zobaczymy. No chyba, że uda mi się przygotować trochę solarek. Także dobra, tyle będzie w tym odcinku. Jak macie jakieś prośby odnośnie wytłumaczenia jakiejś modyfikacji lub z tego, co już wam pokazałem, czegoś nie rozumiecie, to piszcie komentarze. Komentarzach, ja czytam wszystkie komentarze i w ogóle zostawiajcie komentarze, bo to jest taka informacja śladowa, że wy byliście tutaj i jak coś jest nie tak, coś wam nie pasuje, piszecie, ja wiem jak to poprawić, tak żeby wam też się podobało i żeby każdy był zadowolony. Oczywiście, jeżeli podoba wam się moja seria, to możecie subnąć kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z odcinkami. Like też jest bardzo mile widziany, to jest duża motywacja. Tu nie chodzi o jakieś łapanie, zbieranie łapek, bo zresztą sami widzicie, że mój kanał nie jest jakimś tam wielotysięcznym kanałem, ale jak wiecie,
Wchodzę po 2 dniach na YouTube, patrzę na odcinek, a tam jedna łapka. To mnie trochę to demotywuje. Natomiast jeżeli wchodzę i patrzę, że jest 10, 15, 20 łapek, no to wiem, że jest coś ok, że wam się podoba i że wy chcecie coś takiego, żebym dalej kręcił. Więc weźcie to pod uwagę, nie? Dobra. To będzie na tyle z tego odcinka. Żegnam was serdecznie. Cześć, czołem, czapka.